Ta powieść Sofadara to jest powieść, której bohaterowie są twórcami, są malarzami, są muzykami. No wielu z nich w każdym razie. Wielu z nich. I tak jak wspaniale opisujesz obrazy, tak również robisz rzecz niemożliwą, mianowicie opisujesz z dobrym skutkiem muzykę. No, to jest trochę rzecz niemożliwa rzeczywiście, ale bez zapisu notowej. Staram się dać jakąś taką sugestię, wrażenie. Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego od próby fachowego opisywania muzyki dla niefachowego czytelnika, bo to jest tak naprawdę szpanowanie przed czytelnikiem, że ja się na tym znam. A mi chodziło raczej o to, żeby zasygnalizować czytelnikowi, jak to mogło brzmieć. No właśnie, to jest takie sensoryczne, to się da troszkę usłyszeć. Jeżeli mi się to udało, to jestem bardzo zadowolony, bo chciałem, żeby coś takiego było, bo namyślałem się nad światem w ogóle, w którym żyli ci ludzie. Zawsze wychodziłem z założenia w ogóle przy pisaniu i tej książki poprzedniej, że ludzie w gruncie rzeczy niewiele się zmieniają, jesteśmy tacy sami jak ludzie z poprzednich epok, tylko wychowujemy się w trochę innych warunkach i czasami różnimy się tymi jakimiś przekazami, takimi takiego systemu wartości, który nam wpajają, ale te naturalne odruchy wszyscy mamy te same. Dzisiaj świat jest pełen muzyki, która rozbrzmiewa z radia, z telewizji, z głośników w supermarketach. Jedziemy samochodem, też mamy muzykę. No nie mówiąc już o tym, że możemy pójść na koncert taki czy inny, albo samemu sobie pomuzykować w domu. Tamci ludzie w większości tych opcji nie mieli, ale potrzeba słuchania muzyki chyba była zawsze. I potrzeba wypełniania sobie życia muzyką chyba była zawsze. I prawdopodobnie ludziom tak samo brakowało muzyki, jak nam, kiedy dłuższy czas przebywamy w otoczeniu, w którym muzyki nie ma i odruchowo włączamy radio czy coś, czy jakiś inny... Czy zaczynamy sobie nucić. Czy zaczynamy sobie nucić. I ci ludzie, którzy mieli do czynienia tylko z muzyką na żywo, na wyższym lub niższym poziomie, no prawdopodobnie jednak byli bardzo tym bardziej złaknieni muzyki i głodni muzycznie. Dlatego właśnie chciałem czytelnikowi przybliżyć ich świat muzyczny. Tym bardziej, że im bardziej go dokumentowałem, tym bardziej sam nim byłem zauroczony, bo wiele rzeczy, których się słuchało w tamtych czasach, jest naprawdę cudownych, fascynujących, czasami trochę trudno dla nas przyswajalnych, bo to jest trochę inny muzyczny świat, ale to jest zaskakujące, że niektóre z nich są bardzo skomplikowane i bardzo wyrafinowane. No, Jazz World jest tu najlepszym przykładem takiej muzyki, która jest nawet dla dzisiejszego odbiorcy dość trudna, choć jeśli, zwłaszcza te najlepsze jego utwory, jeśli się w nie trochę wgryziemy, wsmakujemy, to słyszymy, jaka ona jest finezyjna, jaka wspaniała. Madrygały. Tak, ale on napisał wiele tych madrygałów, lepsze, gorsze. No jak każdy twórca, ma lepsze i gorsze utwory. Być może z naszego punktu widzenia nie te same są lepsze, które były lepsze z punktu widzenia jego słuchaczy. A jednocześnie strasznie wyprzedzające swój czas w pewnym sensie. Awangardowe. Awangardowe, tak. Bardzo przypominające muzykę XX wieku, drugiej połowy XX wieku. A jednocześnie mało przypominające muzykę połowy XVII i drugiej połowy XVII wieku, dużo trudniejsze i pod tym względem takie rzucam przypuszczenie w mojej książce, że być może pod tym względem to jest muzyka, która bardziej jest związana z muzyką wieku XVI.
która jest może mniej radykalna niż poszukiwania zła, ale jest taka trochę trudniejsza w odbiorze niż muzyka, którą znamy jako barok, taki rozwinięty. Ten właśnie okres manieryzmu, przepoczwarzania się muzyki renesansowej, barokową, jest naprawdę zupełnie inny niż ten barok, który znamy jako barok. Proszę Państwa, zapraszamy do lektury Solfatary Macieja Hena i radzimy, żeby czytać ją słuchając madrygału Gesualdo. Tak, a także nieco łatwiejszej i w odbiorze dla nas i równie pięknej muzyki Monteverdiego oraz pomniejszych kompozytorów tamtych czasów.